Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z Wyzwania na Sobery, pokolenie pierwsze Mięta. Dzisiaj spędzimy sobie pod względem rozgrywki tutaj dzień w pracy, no bo Liz miała 2 dni wolne, także no, okoliczności okolicznościami, no ale trzeba tutaj nadrobić trochę, tak? Na pewno dzisiaj awansu nie dostaniemy, bo ona tam ma na tym pasku dopiero początek tego paska, tak, w rozwoju. Ale no i tak warto tutaj trochę rzeczy porobić. Mamy nowy wynalazek do odkrycia, do skonstruowania, ale do niego widziałam, że potrzebne są metale pospolite i kryształy pospolite, także coś tam sobie wykopiemy tam z tyłu, z tych skałek. Więc tak, no zaczniemy sobie już. Zaczniemy sobie już. Ja też, Liz, dałam na balkon parę doniczek. Kot mi trzęsie ekranem, bo się postanowiło ocierać o monitor. Siedzi i się ociera o monitor i mi się wszystko tu trzęsie. Wy tego na szczęście nie macie jak zobaczyć, ale tak właśnie jest. Dobra, chodź kochana, wykop tutaj sobie te skałki wszystkie, które są. Może coś nam się tutaj pojawi. Dałam jej właśnie doniczki na balkon. Nic tam takiego specjalnego. Posiałam trochę kwiatów takich unikalnych, żeby tam nie było powtórek. Także ma różne unikalne rośliny, które teraz latem można zasadzić. W porządku. Jak nam braknie z tych skałek rzeczy. O, tutaj jaki miętowy. Simtanium. Taki właśnie pod kolor tego wyzwania. To poprosimy współpracowników i tyle. Więc kapsułę, no w kapsule to pewnie będzie ten taki z modów, dziwny stworek. Ale no tak, dzisiaj szmaragd, ametyst, dobrze. Ja myślę, że teraz te kryształki to będziemy tylko tak do różnych wynalazków sobie wynajdywać, bo chyba to jest potrzebne. Turkus, diament, w ogóle piękne są te kryształy. Tak sobie myślę, że naprawdę to jest fajna kolekcja, bardzo taka ładna. Dobra, kochana, dawaj. Alabaster i szmaragd. 7. poziom jubilerstwa. No, ja myślę, że listy na emeryturze będziesz po prostu wytwarzać biżuterię. Pracuj przy chemicznym i nad anteną satelitarną. I jeszcze tutaj. No tak. Niestety Liz jest dalej smutna, ona tutaj była skupiona, no takie ma mieszane uczucia, ale no dalej ją trzyma, tak? Dalej ją trzyma to, tak jak widzieliście na cutscence. Jeszcze zobaczę, czy tam, o tutaj jeszcze są skałki, to jeszcze tutaj sobie wykopiemy. Jak widzieliście na cutscence po rozmowie z Peterem, no to właśnie przecież oni przeżywali jako rodzeństwo. Jeszcze tam są, matko, jeszcze tam są te skałki. Przeżywali to samo, tak? No w innych okolicznościach, no bo ich mama po prostu chorowała i... No ale skończyło się tak samo, niestety. Było to parę lat temu, ale no... No to jednak odżywają wspomnienia, jak w najbliższym otoczeniu dzieje się coś podobnego. No tak, to po prostu niestety jest.
Także no, Liz też tutaj no, przeżywa i tragedię u przyjaciela swojego, no bo można powiedzieć, że oni się zaprzyjaźnili bardzo, tak? Oni są sobie bardzo bliscy. Tutaj jakiś taki no, romantyczny, tutaj taki zalążek się już pojawił, tak? No, pod względem właśnie cutscenek i historii pokazanej w cutscenkach. Bo właśnie w ten sposób się tworzy ich relacja tutaj w cutscenkach, nie w rozgrywce. Także no i to właśnie to będzie taka pogadanka teraz moja, bo no tak jak mówiłam już, ta historia się tworzy tutaj na bieżąco. To znaczy u mnie się w głowie tworzy ta historia na bieżąco. Ja tej historii nie wymyśliłam przed zaczęciem tego wyzwania nad Saubery. Wiedziałam, jakie będzie tło historyczne, że tak to nazwijmy, Liz, skąd ona się wzięła, jaką ma rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To wiedziałam, ale cała reszta tworzy się w trakcie, więc absolutnie przestała mi całkowicie pasować idea tego wyzwania do historii, do tego, jaka Liz jest z charakteru. To już wam mówiłam, że no nie planowałam tego, więc tutaj jednak wyzwanie stało się tłem do historii, a nie miało tak być na początku, no ale tak jest, że wyzwanie i jego zasady, ta złośliwość i tak dalej są, o tu jakieś flirty się odbywają na ławce tutaj, nie? Między współpracownikami, zobaczymy czy już możemy to zrobić. Możemy pewnie, no to chodź, tutaj popracuj sobie nad anteną satelitarną. Jak najbardziej. No, także, tak jak mówię, postaram się te zasady wyzwania tutaj spełnić mniej więcej. No na pewno chciałabym jej rozwinąć tę karierę naukowca w 100%. No bo ona też jest ambitna, ona też no, stara się dalej zaimponować tacie, no bo to on jej tutaj załatwił robotę, tak jak pamiętamy, więc no, na pewno będzie tutaj cisnąć w tej pracy, ale jeśli o Jason dzwoni, pewnie, że tak, odbierz od brata, jasne, że tak. Ty jesteś dzisiaj lekko taka rozkojarzona, ale jak najbardziej możesz porozmawiać sobie z bratem najmłodszym, oczywiście, że tak. No na pewno też do niego dotarła ta informacja, tak, o tym, co się stało. Więc jak najbardziej możesz tutaj z nim sobie pogadać chwilkę. Także możesz mu po prostu powiedzieć, jak się czujesz. Ale jak najbardziej też tutaj popracuj nad... Mamy tutaj co? Aha, te cztery. Dobra, i ten jest nowy, okej. Okay. Dobra. No, kochana, bo musisz do pracy wrócić. Zobaczymy, jak nam się to uda tutaj wykonać. Muszę w ogóle skasować ten tutaj fotelik z modów, tę pufę. Bo ona... Tutaj mi przeszkadza, ciągle o tym zapominam. Dobra, kochana, zobaczymy, jak nam się to uda zrobić teraz. Zabawa ci trochę tutaj spada, ale może jakoś tutaj coś się uda zrobić. Najwyżej sobie pograsz na telefonie czy coś, jeśli się da. Dobra, kończysz już? Powolutku już chyba kończymy, nie? Zobaczymy, jak to wygląda, bo nie pamiętam. Szczerze mówiąc. I co? A, jeszcze tutaj dzierga tym laserem. O, mamy, dobrze. Okej. Tak, dobry robocik. Słuchasz się, pani. Wynaleziona antena satelitarna, co może kryć się w przestrzeni kosmicznej. Ściągnij antenę satelitarną z kreatora wynalazków, by się o tym przekonać. A możemy to już... Schowaj, przeciągnij, ale nie mogę go... A, nie mogę, dobra, okej. Mogę przeciągnąć, ale ja bym chciała, jak już, żeby to gdzieś stanęło, no to niech stanie sobie na zewnątrz. Niech sobie stanie na zewnątrz, no może nie... Niekoniecznie tu. Dobra, zrobię to inaczej. A co tu można w ogóle zrobić? Ty musisz tutaj... Aha, musiałabyś tutaj podejść do tego. To nie będę ci tego stawiała jakoś bardzo wysoko. A niech sobie stoi tu, ja to tylko obrócę. O, tak, dobra. Mamy tych kryształków z powrotem. Dobra, kochana, to możesz teraz spróbować skontaktować się z kosmitami. Skontaktuj się z kosmitami, no jak najbardziej. Możemy spróbować to zrobić. Aha, to nie musisz do tego podchodzić, nie? A, już tutaj wysyła sygnał, dobra, w kosmos.
To przyciągnie uwagę kosmitów, może nawet nas porwą. Okej, okay, dobra. Zacznie opanowywać umysły w otoczeniu. No dobra, możemy. Epidemia. Jak ty masz być złośliwa, to... Co to znaczy knockout? Gniewne miasto, impreza taneczna, szczęśliwe. Nie wiem, co znaczy knockout. Epidemia słabego pęcherza, dawaj. Aha, czyli to zdalnie jakby po prostu tutaj na to oddziałowujesz. Okej, okay, teraz wszyscy będą do łazienki szli. No tak, tak, tak. Nieznany numer. O, akurat trwa tajna inwazja kosmitów. Jeśli nie będziesz uważać, znajdą cię. Nie boję się ciebie. Wszyscy lecą teraz. Dobra, eksperymentuj. Obejrzyj ciągłobrotor. Aha, bo to jest na zewnątrz. To wiesz co? Ciągle masz oglądać ten ciągłobrotor. No, no dobra, obejrzyj sobie ten ciągłobrotor. I tutaj jeszcze widziałam, że mamy roślinki do podlania, więc tutaj też podlej teren tutaj w tych doniczkach. Wszyscy do łazienki poszli. Kolejka się utworzy. Dobra. Obejrzyj to, skoro to mamy w zadaniu, no to chodź. Jak najbardziej. Idź. Jak ty tutaj wyglądasz z tym? Nie, dzisiaj nie dostaniemy awansu. Ty jesteś na czwórce. Ale dzisiaj tego nie zrobimy. Jeszcze jakoś pomyślę. Może ta kariera naukowca też jakoś mi się tutaj wplecie w historię po jakimś czasie. Bo nie wiem, czy oglądacie od Jariel też nad Soubery, no to tam jest ewidentnie połączona historia z tym wyzwaniem, tak, z tą karierą naukowca. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie Wam polecam i zapraszam, bo dużo się tam dzieje. O, sąsiad dzwoni. Tak, można spróbować jak najbardziej. To Wam bardzo serdecznie polecam. Tam właśnie są takie nadnaturalne motywy wplecione w historię, także no bardzo, bardzo warto obejrzeć. A tutaj zobaczymy, może jakoś mi się uda to właśnie wpleść w tę historię eksperymentu. I no dobra, no to chodź sobie jeszcze poeksperymentuj. Wyciąg z węża. A ty masz w ogóle takie coś, jak wyciąg z węża masz? A co ty miałabyś mieć? Stokrotkę. Stokrotkę chyba masz w domu. Tak mi się coś zdaje. Zasadziłam tam trochę ziół, trochę kwiatów, także no... nie pamiętam, czy stokrotkę mam. Na pewno mam róże. Na pewno mam róże. Zobaczymy. Dobra, idź trochę poeksperymentuj. Także na razie tego nie zrobimy. Wszyscy do nas dzisiaj dzwonią. Znalazła trochę metalu i zdobyła piryt. No to dobrze, w porządku. Może przy okazji nam się uda kolekcję tych kryształów i metali zdobyć? Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Ciekawa jestem. Z kryształów mamy 19 z 20, no plus tutaj chyba jakieś 3 specjalne. Słuchajcie, dużo tego mamy. Nie no, troszkę więcej jeszcze nam zostało do znalezienia, ale tutaj jakieś właśnie są selwadoradejskie. I tutaj jeszcze trochę tego mamy, ale no kolekcja jest naprawdę pokaźna. Naprawdę jest pokaźna. Pierwiastki, no to oczywiście mamy wszystkie. A metale? My mamy tutaj metale. Jest taka kolekcja w ogóle? A tutaj mamy metale, dobra. No to trochę jeszcze też nam brakuje. No ale może się uda. Byłoby ciekawie to uzbierać. Zapytaj, jak minął dzień. No dobra, pogadaj sobie tutaj ze współpracownikami. Nie bądź taka wyizolowana od wszystkich. Zaliczyło ci się to, czy nie? No, eksperymentuj. Nie wiem, kto to jest. Albo ja wyłączyłam dymki. To nie wiem, kto to jest. Nie, to nie jest ten sim. To nie jest ten sim, ale zaraz kontroluj umysły. Zmusi ich do przebrania się przez miotacz sim promieni. No okej, okay, no to zaraz to zrobimy. Bo ten... Chyba miotacz mamy w wyposażeniu. Mały geniusz to jest chyba to. Ulepsz. A jak to bym wyciągnęła tu? Ulepsz miotacz. Dodaj funkcję transformacja, kontrola. Sen przebierz. Dobra, ale ulepszenie gotowe. Aha, to chyba muszę kliknąć na Sima po prostu. Kontroluj umysł, przebierz. Dobra. To przebierz się... Wstrój na imprezę. Bardzo proszę. Dobra, to ci się już zaliczyło, w porządku. To już to zostaw w spokoju.
Za godzinę kończysz. Za godzinę kończysz robotę. I co? Uda się? Zobaczymy, jak pan. Okej, nie wygląda jakoś strasznie źle. Dobra, kochana, tobie zabawa wzrośnie, jak wrócisz do domu. No już to się zaliczyło, powinno już to wskoczyć. Aha, jeszcze raz. Dobra, no to jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie można to zrobić na tym samym simie. Przebierz na dopływania i zobaczymy, jaką pan ma piżamkę też. Kontroluj umysł, przebierz do spania jeszcze, dobra. Okej. Okay. Matko, jaki gobelin pan ma na plecach. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, zaliczyło się, w porządku, zaliczyło się. Za godzinę się kończy, wszystko wiem. Analizuj kryształ. To chyba się robiło tutaj. Analizuj kolekcję. No to możesz... Heavy metal, okej. Okay. Fajne, fajne. Nie widziałam tego wcześniej. To weź... Aha, kryształ, tak? No to szmaragd tutaj. Piękny szmaragd, proszę bardzo, tutaj przeanalizuj. Udało się wyizolować z tego kwarc różowy. No dobra, okej. Okay. A mamy to... Kwarc, okej, okay, dobra. Ametyst, dobra, w porządku. Analizuj pierwiastek. Nie wiem, czy damy radę jeszcze to zrobić, ale możesz jeszcze spróbować. Nie wiem, ile to potrwa. Zobaczymy. A co ci tutaj rośnie? Logika, tak? Który ty masz poziom tej logiki? To jubilerstwo po prostu mnie rozwala. Logika jest na czwórce. Dobra. Nie zdążysz już tego, kurczę. Nie zdążysz już tego. 10 sekund ci zostało. No i kończymy pracę. No, 432. No tak, no dzisiaj awansu nie było, ale jeszcze sobie wrócimy do domu, bo Liz musi się trochę tutaj rozerwać i coś porobić ze sobą. No okej, okay, jesteśmy już na miejscu z powrotem i tak sobie myślę, że mogłabyś tutaj, kochana, może sobie zagrać w ping-ponga z kimś. A nie ma przeciwko komu? Aha, nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Dobra. To wiesz co, możesz sobie popływać w basenie, wiesz? Możesz sobie tutaj skoczyć na główkę. Może ci trochę to podbije zabawę. Mam nadzieję, że tak. Już zapomniałam, że ona ma takie koczki śmieszne tutaj, że ma taki kostium. Pięknie, pięknie ci to wyszło. O, kolejnych sąsiadów tutaj mamy, no ale przecież podbija ci się zabawa, dziewczyno. A możesz sobie pływać po prostu? Pływaj w smutku, nie no, w basenie pływaj. A nie w smutku. Dobra, popływaj sobie trochę. Trochę ci tutaj, a wzrasta ci ta sprawność fizyczna. Mam nadzieję, że nie dokoksisz mi się jakoś strasznie mocno. No tutaj nasz sąsiad też jest, też możesz sobie tutaj z kimś porozmawiać. Trochę mały jest ten basen, jak na simowe pływanie. Bo oni tak zamaszyście tutaj się przemieszczają w tym. O, już ci trochę to wzrosło, no to się bardzo cieszę. Przydałoby się też, przydałoby się też coś tutaj zjeść. Dobra, kochana, na razie wystarczy, na razie wystarczy. Idź sobie skorzystaj z łazienki. Co ty bierzesz? A, ty jakieś płatki tutaj bierzesz, tak? Skorzystaj sobie z łazienki. Pożegnaj. No, okej. Okay. Ale ta pani mieszka tutaj z nami, nie? Mieszka tutaj, to jest chyba ta Marie? Nie, Emma, dobra. Ale ona też jest z tego bloku. No dobra, skorzystaj sobie z łazienki. Możesz wrócić sobie do siebie na piętro. Tu ktoś na siłowni urzęduje? Nie, nikt dzisiaj tutaj nie urzęduje. O, ale jest nasza przyjaciółka Ashlyn, więc możesz tutaj jak najbardziej przyjazne, możesz czułość tutaj obejmi, no chodź. A ty skorzystałaś sobie z tej toalety, czy nie? A nie, skorzystałaś, dobra, dobra, bo ja patrzę na zabawę cały czas. Cały czas patrzę na zabawę. Weźcie sobie tutaj, porozmawiajcie trochę, dziewczyny. Przyjazne, głębokie zamyślenie. Rozmawiaj o obawach. Pewnie, że tak. Liz tutaj niestety zaczęła się bardzo bać śmierci. Jak ostatnio widzieliśmy. Sąsiedzka pogawędka, jak najbardziej. Tu właśnie cię uspokaja. Trochę chciała cię rozśmieszyć, ale ty chyba nie jesteś w najlepszym nastroju dzisiaj.
Poproszę pomoc przy sprzątaniu, to może nie, ale możesz tutaj o zainteresowaniach sobie trochę z nią pogadać. Będziesz musiała pójść na górę do siebie, jeszcze sobie coś zjeść. A dzisiaj jest piątek, tak? Ty jutro idziesz do pracy, czy nie? Nie idziesz jutro do pracy. Praca za 3 dni. Ashley dyskutują o piętnowaniu tych, którzy gotują wodę w mikrofalówce. Co w tym takiego denerwującego? I czy takie piętnowanie świadczy o wodzie, czy może o samych piętnujących Simach? Kochana, chodź na górę do mieszkania. Bo... O, tu jeszcze jest jej mąż. Wy się chyba tak nie do końca lubiliście ostatnio. Dobra, chodź na górę. Chodź na górę do swojego kotka. Proszę bardzo, podejdź tutaj. Podejdź tutaj, trzeba się zająć trochę tutaj naszym kociakiem. Zapraszam cię. Dobra, nasz robocik tutaj sobie jeździ i sprząta. Gdzie jest kot? Nie, już sąsiedzka pogawędka to nie, ale ja bym chciała, żebyś tutaj porozmawiała, pogłaszcz ją. Pochwal. Bardzo proszę, przebierz mi się w ogóle w strój inny. W ten możesz się przebrać, damy jej taki dresik tutaj po mieszkaniu. I wiesz co, weź sobie tutaj coś z lodówki, nie wiem czy ty jeszcze coś masz tu. Liz tutaj nie jest jakąś wybitną kucharką, cały czas ma to samo w lodówce, bo to się jakoś tak nie psuje za bardzo, za to w Lucid mi się psuje jedzenie non stop. Może jakaś inna jakość lodówki jest po prostu. O, taki ma dresik, po prostu związane włoski w koczek. Jest lato, ale tutaj jest taka kapryśna pogoda, także no... Czasami Liz się ubiera tak bardziej... zakryta. O, w ten sposób. Dobra, zjedz sobie, kochana, to. Pójdziesz sobie jeszcze jakąś telewizję pooglądać. To są te naleśniki cytrynowe. No dobra. No okej, kochani, powolutku ten odcinek będę kończyć. Zaproszę was jeszcze na końcową cutscenkę. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku z tej serii. Cześć, pa, pa. Shoots across the sea as I leave. One piece of sea, they dream, lingers here inside of me. Still, ink from your
Charlie.